Chciałem złożyć najlepsze życzenia dla Madzi. Mamowej do życia wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Obyś zawsze była taką pogodną kobietą, jak jesteś do tej pory. A jeszcze mam takie słowo do swojego przyszłego męża. Na pewno nas słucha. Śmiało. Człowieku, nie rób tego. Dlaczego ma tego nie robić? Bo skarpetki sobie i majtki sam upierze. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Zgodnie z zapowiedzią i prośbą słuchacza Bartka, powinniśmy przeprowadzić Magdzie szczegółową spowiedź przedmałżeńską. I rzeczywiście, Magdaleno, jako rzecze ksiądz w niejednej parafii, jest to bardzo ważny element całego sakramentu małżeństwa, ponieważ zbliżasz się jednocześnie do swojego bliźniego, a także do Boga jednocześnie. Wiedz, że coś się dzieje. Jako twoi bracia postaramy się wyspowiadać cię już teraz. Głos taki sam przecież. Masz to, panie młody, ten zielony kisiel, żeby stał ci w nocy jak od wozu dyszel. Ej, ojdana, 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 hej! Czy swoim zachowaniem i słowami wystawiasz albo nie wystawiasz na pokusę drugiej osoby? Oddalam to pytanie. Czy i jak dbasz o swoje ciało? Oddalam to pytanie. A propos, czy pragnę i staram się zachować czystość przedmałżeńską? Ty na pewno. Dobrze, Magdaleno, co oglądasz w telewizji i internecie i dlaczego nie jest to Radio Maryja i Telewizja Trwam? Oddalam to pytanie. Czy zamieszkałaś przed ślubem ze swoim narzeczonym, narażając się na stałą okoliczność grzechu współżycia cielesnego? To nie był wniosek formalny. Grzesznica. No i pytanie ostatnie. Czy nie pobudzasz swoich popędów przez pornografię? Chcielibyśmy wiedzieć. Oddalam to pytanie. Czyli wszystko na tak. Mylisz mnie z Konradem. Odpowiada jak politycy. Czyli jednak tak. Masz tu, panie młody, słoiczek musztardy. Jak se posmarujesz, zawsze będzie twardy. Ojdana, 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 ojdana. Temat weselny, bo Magda Gawlik jutro wesele i wyobraźcie sobie, że nas zaprosiła. I dlatego postanowiliśmy, wiesz, zaprosić cię, żebyś nam pomógł. Ty jako stały bywalec wesel znasz się na sprawie o wiele lepiej niż my, bo my rzadko w ogóle bywamy. Najważniejsza zasada na weselu to podobno jest taka: jak druh na drużbę nie przeleci, to się wesele rozleci. Oj, mówcie co chcecie, ja idę za niego. Jak kąpał się w rzece, widziałam u niego. Widziałam ptaszynę, nie wiem jak się zowie. Obrośnięty w koło, czerwony na głowie. Wesele, wesele, po weselu smutek, bo panu młodemu nie chciał stanąć w fiutek. Oj dana, oj dana, dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana. Szanowni państwo, mamy nowego prowadzącego. Stasiek, masz wolne jutro? Mam. To jedziesz z nami.